wszystkim, witam Was serdecznie na naszym kanale i jak widzicie za mną marchew, pole marchewkowe, więc dzisiaj odcinek o marchewce. Wykonamy zabieg fungicydowy, na nią zastosujemy dzisiaj produkt Signum, ale ogólnie w tym roku postawiłyśmy na ochronę fungicydową z firmy BASF, więc dodatkowo zastosujemy produkty Scala oraz Dagonis. Poza tym, tak jak ludzie chorują, marchew również choruje, więc aby była zdrowa i zielona aż do wykopków, będziemy chronić ją danymi produktami, bo marchew jest tutaj niestety nieodporna na choroby grzybowe, więc my będziemy ją wspomagać, aby jak najdłużej była zdrowa. Marchew najczęściej choruje na alternariozę, naci oraz mączniaka prawdziwego i te dwie choroby najbardziej wpływają nam na jakość plonu oraz oczywiście na wielkość plonu, więc stąd też taki zabieg. Produkty obecne. Mamy maksymalną zalecaną dawkę dla jednorazowego zastosowania, jest to 1,8 kg na hektar, liczba zabiegów 2. Odstęp między zabiegami co najmniej 5 dni. Zalecana ilość wody od 500 do 700 litrów. Abym nie była gołosłowna, to produkty mamy tutaj, jak się nie mylę, Scala. Zgadzacie? Scala. I tutaj już sobie przyniosłam Dagonis. Scala i Dagonis mają konsystencję płynną, a Signum, pomimo tego, że pojemnik wygląda jak wygląda, to jest to granulat, taki proszek à la granulat, co zaraz zresztą przy wsypywaniu do pojemnika zobaczycie. I co do produktu trzeba uważać, sypać powoli, ponieważ produkt wymaga solidnego rozpuszczenia z wodą, także trzeba uważać, jak się sypie. Nie wspomniałam jeszcze o drugim aspekcie chorób, jakie występują w marchewce, a mianowicie o chorobach przechowalniczych. I w marchewce występuje nam szara pleśń, zgnilizna twardzikowa oraz czarna. I tutaj o intensywności przebiegu danych chorób decyduje oczywiście jakość fungicydów oraz termin, w jakim stosujemy dane produkty. I teraz coś o produktach. Ochronę należy wykonać najlepiej w fazie, gdy nać osiąga około 15 cm wysokości. W tym momencie na początek warto zastosować właśnie Signum w dawce 1 kg na hektar i taką dawkę również my zastosujemy. Signum można, jak już wspomniałam, stosować 2 razy na początek, tak jak my to stosujemy teraz, oraz tuż przed zbiorem, pamiętając oczywiście o okresie karencji, czyli 28 dni. Teraz Scala. Środek stosujemy, gdy nać przykrywa nam już redlinę i stosujemy go w dawce 2 litrów na hektar. Poza tym Scala jest to specjalista od szarej pleśni, czyli tej choroby przechowalniczej, o której wspomniałam. Poza tym jest to środek zarejestrowany na alternariozę liści. Następnie produkt Dagonis. Produkt stosujemy, gdy nać jest już maksymalnie rozbudowana, wyrośnięta i jest to w miesiącach najczęściej letnich, gdzie temperatura jest wysoka, a warunki do oprysku utrudnione, i produkt najlepiej stosować w temperaturach od 12 do 25 stopni, co jest takim kluczowym aspektem, i stosujemy go 2 razy w sezonie w dawce 1 litra na hektar. Więc wszystko mam już omówione. Produkty odstawiamy do szafek na późniejsze zabiegi, a teraz zajmujemy się Signum. Trzeba szybko działać, abyście zobaczyli wszystko, bo się nam ściemnia. Tak wygląda Signum, czyli taki à la granulat pod proszek, który trzeba wolno sypać, jeszcze raz podkreślam. Więc werka zaraz skakuje w strój i przygotowujemy się do zabiegu. Kaptur nałóż. Będzie biały kapturek. A masz w nagrodę nowe rękawiczki. Dziękuję. W końcu jakiś normalny kolor. Bo zielony. Zielony ponoć uspokaja. Ale duże bardzo. Jeszcze nie robił kobiecych rozmiarów. A powinni. About it and she knows it. I wanna let it take control, cause every time that she gets closer, she pulls me in enough to keep me guessing. And maybe I should stop and start confessing, yeah. Oh, I've been shaking, I love it when you go crazy, you take all my baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation, manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. There's nothing holding me back. There's nothing holding me back. That she's never afraid. Just picture everybody naked. She really doesn't like to wait. Not really into hesitation.